Co najchętniej oglądalibyście w lutym w Iluzjonie? Niełatwo przewidzieć, zatem sprawdźcie nasze propozycje. Zapraszam! Jeśli z łatwością dajecie się zwieść iluzjom scenicznym Méliès'a, bądźcie czujni. W lutym w Iluzjonie czeka Was retrospektywa spektakularnej twórczości Karla Zemana. Czechosłowacki czarnoksiężnik wielkiego ekranu zasłynął z genialnych trików filmowych i niebanalnych efektów specjalnych. Zresztą przekonajcie się sami. W smutnych okolicznościach wspomnimy ważne postaci polskiej kultury – Tadeusza Konwickiego i Krzysztofa Krauzego. Tadeusz Konwicki zadebiutował jako reporter i rysownik. Uchodził za literackiego outsidera, reżyser filmów autorskich, obsypanego nagrodami Ostatniego dnia lata, Salta czy Jak daleko stąd, jak blisko. Krzysztof Krauze wyreżyserował jedne z najważniejszych filmów po 1989 roku – Dług i Plac Zbawiciela. Wspólnie z żoną, Joanną Kos-Krauze, zrealizował obsypane nagrodami filmy Mój Nikifor i Papusza. Był także autorem krótkich metraży i dokumentów. Dla wszystkich tych, którzy z tylko sobie wiadomych przyczyn ostatnimi czasy przegapili ważne tytuły kinowe, mamy dobrą wiadomość. W cyklu Filmy z sieci pokażemy te, które królowały na ekranach kin studyjnych w 2014 roku. Między innymi nominowanego do Oscara Lewiatana. Тебя никогда никаких прав не было! Нет и не будет! Oraz, nieco bardziej okraszony humorem, również rosyjski obraz Geograf przepił globus. O, jest. To ja, twój pupsik. W lutym zapraszamy też na ABC Miłości, totalnie zwariowaną komedię z legendarnym przedwojennym komikiem Adolfem Dymszą. W filmie wystąpią ponadto Doberman oraz czteroletnia dziewczynka. A wszystko to z miłości do kina. Co więcej, w nowej, cyfrowej jakości. W Iluzjonie od 8 lutego. Takie piękne filmy przygotowaliśmy dla Was w lutym. Oglądalibyście? Zapraszamy!